Hej, 400 tysięcy subów jest tuż za rogiem. Byłbym ci wdzięczny za łapkę w górę i suba. Pozdro. Cześć, Turnest. Nadeszła pora na kolejną aktualizację. Do omówienia mamy kolejne zmiany w grze, nowy event Deadpoola i oczywiście nowe skiny. Zaczynajmy! Po otwarciu gry może was przywitać ekran odbioru nowych stylów. A to ponieważ króliczki wielkanocne i klauny otrzymały nowe style. Są to ich mroczne edycje, które swoją drogą bardzo mi się podobają. To, że dodano do tych skinów nowe style, oznacza, że niedługo wrócą do sklepu. Jak już jesteśmy w szafce, to przy okazji dodano opcję wyboru losowej kompozycji. Co każdy mecz losuje wam ona jedną z waszych kombinacji. To wspaniała nowa opcja. A na pole bitwy dodano dwa nowe epickie przedmioty. Pierwszy z nich to nowy panel do odbijania. Występuje on zawsze w trzech sztukach w niebieskiej klasie rzadkości. Ten przedmiot służy przede wszystkim do ratowania naszego tyłka od upadku z wysokości. Po rzuceniu rozkłada się ogromna poducha, która dobrze odbija, plus pochłania obrażenia od upadku. I do tego daje nam ochronę przed następnym upadkiem. Ogólnie ten przedmiot to duże zabawy. Dodam, że nie jest taki zły w niszczeniu struktur. Po rozłożeniu takiej poduchy niszczy ona pobliskie struktury. Jeśli planujecie tak kogoś skolapsować, to koniecznie zestrzelcie tą podkładkę, aby wasz przeciwnik miał twarde lądowanie. A jeśli wy planujecie tego użyć, żeby się uratować, to polecam to robić tuż przed upadkiem. Inaczej wasz przeciwnik może to zestrzelić. Te podkładki są na hita. Tak, można ten przedmiot nazwać bounce padem. Działa bardzo podobnie, ale jest o wiele większy i łatwiejszy w użyciu. W porównaniu do starych bounce padów, minusem tego przedmiotu jest to, że zajmuje miejsce na bronie, a nie na pułapki. Drugą nowością na polu bitwy są legendarne parasolki Kingsman. Ci, co znają serię filmów Kingsman, na pewno to rozpoznają. Gadżet ten w filmie Kingsman to w skrócie OP parasolka. Działa jak tarcza z wallhackiem, może strzelać i tak dalej, i tak dalej. W Fortnite działa praktycznie tak samo. Mechaniką działania bardzo przypomina miecze świetlne z poprzedniego sezonu. Parasolką można uderzać i zbierać macy. W skoku można wykonać dwa uderzenia, a na ziemi sekwencję 6 uderzeń. 5 pierwszych uderzeń zawsze zadaje od 50 do 70 punktów obrażeń, a finalne 6 uderzenia wymaga chwili, aby się naładować, ale zadaje aż 100 punktów obrażeń. Parasolką można też blokować strzały, ale uwaga, jest limit. Naszą gardę mogą zbić strzały, co przeciwnikowi daje okazję na zlikwidowanie nas. Gdy trzymacie parasolkę, wyświetla wam ona poziom zagrożenia. Im więcej czerwonego, tym bliżej zbicie gardy. Dodatkowo podczas używania parasolki jako tarczy, po trafieniu staje się ona półprzezroczysta, co daje nam dobry widok na to, co dzieje się przed nami. Do tego parasolką można robić uniki, skacząc. To działa tylko podczas używania tarczy. Parasolka Kingsman służy też jako parasolka do spadania, ale uwaga, nie używajcie jej od razu po zeskoczeniu. Jeśli zeskoczycie z 6 pięter i od razu ją otworzycie, to tuż przed upadkiem złoży się wam ona w złą stronę i otrzymacie obrażenia od upadku. Dlatego jeśli macie tą parasolkę, otwierajcie ją kilka metrów nad ziemią, a nie od razu po zeskoczeniu z jakiegoś miejsca. Jeśli otworzycie ją z takiej wysokości, to padniecie. To nie wszystko. Używając funkcji tarczy, możecie parasolką zakręcić. Rozkręcając parasolkę, można zniszczyć strukturę na jedno uderzenie. Przeciwnikom nie zadaje to zbyt wielu obrażeń. Szczerze mówiąc, to nie jest to zbyt potężny ruch. A jeśli chodzi o wyspę, to nie zaszło jeszcze zbyt wielu dużych zmian. Wokół agencji pod wodą pojawiło się kilka tajemniczych złotych włazów. Co ciekawe, ich nazwa kodowa to Doomsday Device, czyli narzędzie zagłady. To nam zdradza, że Midas ma chyba już plan na to, jak pokonać mrok, który przejął już platformę, grota i kilka mniejszych miejscówek na wyspie. Tak ma wyglądać urządzenie zagłady. Ignorujcie teksturę kuli, jest niewczytana. Według Fortorego pojawi się ona m.in. w zakładce karnetu bojowego. Może to będzie punkt zerowy? Ponadto sam Midas otrzymał nowy zestaw animacji. Nie wiem jeszcze, w jaki sposób zostanie użyty, ale to pewnie tylko animacja do jego intra. Na tej animacji Midas wygląda trochę smutno. Mi się wydaje, że dotknie jakiegoś obiektu, zamieni to w złoto i będzie mu smutno, bo zamienił to w złoto, którego ma już dość. W sekretnej bazie misiów za to jest chyba jakaś impreza. Coś im się udało, jestem ciekaw, co takiego. Warte uwagi jest też to, że jest teraz tutaj mapka, która ma podpowiedzi do kilku nowych pobocznych wyzwań.
Pomocna mapka do wyzwań pobocznych została też przygotowana w menu, na tablicy Sky. Pamiętacie złoty fotel Midasa, który został skradziony z agencji? Złodziej w słonych strzechach wniósł go do swojego niebieskiego domku. Stoi przed biurkiem. W temacie wycieków jest dużo nowości. W plikach gry pojawiło się mnóstwo nowości na temat eventu Deadpoola. Uwaga, spoilery. W moim ostatnim filmiku poruszyłem temat jachtu i tego, co tam może się zmienić. Słuchajcie, to Deadpool przejmie jacht. Wycieki ujawniły nam, że cały jacht zostanie pomalowany i udekorowany na motyw Deadpoola. Zdeadpoolizowany zostanie nawet złoty pomnik Midasa. Deadpool założy mu jego maskę, a swoje spodnie zawiesi jako flagę. Nawet obrazy zostaną zmienione. Coś pięknego. Dropy też będą wyjątkowo udekorowane. Zamiast balonu będzie Deadpool pimpek. Bus bojowy też doczeka się zmian. W plikach gry skrywa się też pewna animacja. W pewnym momencie Deadpool, pewnie na 1 kwietnia, ma wejść do zakładki sklepu, a następnie zmyknąć na linię. Uwaga, on nie wejdzie jako skin do kupienia, tylko tak po prostu odwiedzi zakładkę sklepu. Deadpool jest znany ze łamania tak zwanej czwartej ściany. Dodano też jego podwójne pistolety. Jedno z ostatnich wyzwań Deadpoola rozkazuje nam je znaleźć. Przypuszczam, że wejdą one na pole bitwy w postaci mitycznej broni, którą będziemy mogli zdobyć, likwidując Deadpoola na jachcie. Te wszystkie zmiany powinny zajść w piątek. Sam skin Deadpoola ma swoją własną nową pozę w lobby. Do tego otrzymał nowy styl, bez maski. Poza tym dodano nowe skiny. Co ciekawe, jeden z nowych zestawów został stworzony na podstawie konceptu. Dodano też nowe skiny wielkanocne. Okej, to tyle z mojej strony. Zapraszam do oglądania nowych skinów. We'll be right back.
I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bosie Bojowym.